5900 punktów to był taki nasze minimum do wykonania, które może dawałoby szansę na start w Mistrzostwach Europy w Pradze, które są teraz w Barcu. Cóż mogę powiedzieć, cieszę się bardzo, że zrobiłem tutaj tak dobry start. Dzięki, między innymi dzięki temu, że jest tutaj, mamy super obiekt. Spała jest naprawdę teraz bardzo, bardzo dobrą halą do robienia, do uzyskiwania jak najlepszych rezultatów. Przykładem jest akurat moje 6 życiówek, 7 wyrównana w poszczególnych konkurencjach, tak, więc wielobój też zaliczam do jak najbardziej udanych i wydaje mi się, że powinno starczyć to na Mistrzostwa Europy do Pragi, tak. Zacznijmy może od 60 metrów. Start trochę nieudany, postawiło mnie, ale życiówka 7.07 bardzo mnie cieszy, tak, skok w dal, potem 7.27. To jest chyba jedna konkurencja, która jednak nie była moim takim stuprocentowym osiągnięciem. Pchnięcie kulą dobrze na poziomie, aczkolwiek Michał Krawczyk przerzucił mnie w ostatniej kolejce za te 4 cm. Skok z wyż, popisowa moja konkurencja, 2.07, 2.10, niestety nie zabrakło trochę. 60 metrów płotki, tak, drugi dzień zaczynamy. Rewelacyjny czasek dla mnie, 8.10. Skok o tyczce 4.80, też bardzo dobry czas, rezultat. No i ostatnia konkurencja z 1000 metrów, 2.41, 70 bodajże. Życiówka 4 sekundy, jestem zadowolony i bardzo, bardzo się cieszę. Na razie moje plany sięgają tylko do sezonu halowego, tak, więc teraz mam dość ciężki sezon, bo we wtorek już jedziemy do Torunia na Copernicus. Tam skaczę w dal, mam nadzieję, że jeszcze poprawię tą życiówkę tutaj stąd. Potem wylatuję do Tallina na kolejny wielobój. Tam będę też walczył o jak najlepsze rezultaty. No i miejmy nadzieję, że występ w Pradze będzie zapewniony tym wynikiem tutaj, co zrobiłem, 5984-6. Na razie tyle plany, na tyle wychodzę w przód. Staram się nie myśleć o sezonie letnim, aczkolwiek no, liczę na złamanie bariery 8000, to jest taki mój docelowy cel. A odnośnie treningu, wydaje mi się, że na 100% zrealizowałem go. Trenerowi zaufałem, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej.